Dzień dobry, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie na kanale Neuroprojektu, gdzie w formie vlogowej. Wiem, że to w formie vlogowej nie jesteście do końca przekonani tutaj, ale chcę wam pokazać, jakie są plany i co będziecie na tym kanale mogli zobaczyć przez najbliższe, tak naprawdę, kilka miesięcy w okresie jesienno-zimowym. Także zapraszam naszego nowego biura na warszawskim Mokotowie. Właśnie przemieszczam się z jednej lokalizacji do drugiej. Jadę sobie do swojego gabinetu na bokserską do Art Run Training i po prostu dzień czuję, że będzie idealny. Jest już idealny. Kiedy jest idealny dzień? Wtedy, kiedy wstanę rano, pójdę sobie na mały trening z Sochim, trochę się zmęczę, on się trochę zmęczy, zjemy genialne śniadanie i takie dzisiaj było. Dzisiaj akurat sobie wyskoczyliśmy na miasto na dobre śniadanko i zrobię konkretny trening w pierwszej połowie dnia. I po prostu dzisiaj taki będzie, bo Artur, jak zwykle, mnie konkretnie wymęczy. I nikt nie podał przyczyny. No i dotarłem do Project Massage, gdzie w ogóle nie robi się masaży. O, Krzysztof, a pan. Cześć. Nauka. No powtarzam. Cieszysz się, że będzie neurodiagnostyka i terapia moduł 3 i 4? Bardzo się cieszę. Pójdziesz na 3 i 4 moduł? Prawdopodobnie pójdę. Będzie terapia wisceralna i praca z emocjami, której troszeczkę na tym pierwszym levelu brakowało. Także takie rozwinięcie, no myślę, że każdy powinien pójść. Kto już zaczął, to powinien to dokończyć pod tym kątem. Taka też ważna informacja to neurodiagnostyka i terapia moduł 3 i 4, że się właśnie tworzy i w sumie kurs jest już za niecały miesiąc. Co będzie, Maciek, od Ciebie na tym kursie? O, ale to będzie rakieta. Będzie tak, dużo informacji diagnostycznych, takich dotyczących naszych narządów wewnętrznych. To mówię o takiej diagnostyce medycznej, będziemy sobie wykluczali przeciwwskazania. To jest oczywiście moje motto, które powtarzam do znudzenia, że najpierw bezpieczeństwo, a później głosła. Więc tak, najpierw taka... Powiedz o czymś, co rozwali łeb, bo to masz, wiesz... Dobra, będziemy jechali z układem autonomicznym, będziemy pracowali sobie z nerwem błędnym, z zwojem gwieździstym, będziemy sobie pracowali na więzadłach, na więzadłach narządów wewnętrznych, z niektórymi narządami wewnętrznymi będziemy sobie tam przepompowywać, będziemy sobie... I co to da w praktyce? Co to da w praktyce fizjoterapeutycznej, tudzież neuroterapeutycznej? Okej, no to przede wszystkim da to, że nasi pacjenci będą odciążeni też z tej gałęzi biochemicznej. Będziemy sobie pracowali nad funkcją tych narządów. Będzie cały jeden dzień poświęcony podstawom pracy takiej kinezjologicznej w ginekologii. Więc będziemy sobie z tym całym naszym środowiskiem wewnętrznym pracować i oczywiście będziemy to też rozkminiać pod kątem różnych zależności. No i wszystko z pracą oczywiście gdzieś tam na wskaźniczku, z używaniem informacji, które mamy też z poszczególnych tych przednich modułów, będziemy sobie to po prostu jechać dalej i rozwijać. A że tutaj jesteś kotem z grzebania w bebechu i science'ów, to będzie zajebiście. No po prostu będę robił to, co lubię najbardziej. Mam już ból dupy, bo już mówię, czemu mam ból dupy. Bo będzie tutaj nagrywany podcast Neurofreaky i to jest też po przerwie, więc będzie odświeżona formuła, nowa muzyczka, nowe intro, nowe, wszystko nowe. Fotka do podcastu też, jakby okładka na Spotify będzie zupełnie nowa, bo ta stara wygląda już naprawdę źle i nieaktualnie. No i mam ból dupy, bo będzie to nagrywane na setupie, który jeszcze nie jest w 100% wykończony, bo na razie jest tu po prostu kanapa. Tutaj będą panele wygłuszające, tutaj też będą panele wygłuszające. Tutaj będzie jakaś półka i będą sobie kwiatki, książki wisieć. Więc jak ktokolwiek będzie tego odcinka po prostu freaków słuchał, no to musi sobie wyobrazić, że to będzie później zajebiste. Ale też sobie zaraz z drugiej strony mówię, zrobione jest lepsze od niezrobionego i nie ma co popadać w to, że na podcaście musi być od razu ten setup ustawiony taki, jaki ma być docelowo. No bo jak się nad tym zastanowić, to w sumie jaka to jest ta różnica, nie? Właśnie wybieram muzę do podcastu razem z Maciejem i to jest bicik, który nam siada.
taki na intro, chillowy. I tam wiadomo, wjazd na freestylu. Maciek, dawaj freestyle. Yo, yo, skup synu. To jest jeszcze drugi bicik alternatywny, tak się nazywa, jakby ktoś się zastanawiał. I też taki właśnie wjazd, że cyk, cyk, cyk. Witam was w 38. odcinku na Eurofliku. Dzisiaj porozmawiamy o... No nie mogę wam powiedzieć o czym w sumie. Małe porządki tutaj. Byłem takie robocze studio, za chwilę będziemy sobie nagrywać tutaj podcastik. Będzie to wyglądało w ogóle inaczej jeszcze, ale nie ma co czekać, aż przyjdą wszystkie tam rzeczy. Trzeba zacząć tworzyć materiały, nagrywać. Dawno w końcu na YouTubie nie było. Podcast po prostu ostatnio graliśmy w lipcu. Takiej przerwy to nawet od początku jego istnienia nie było. Więc czas nadrabiać zaległości. To sytuacja, że nie wiemy jak wyłączyć to światło. Wiem, że to brzmi... Słuchajcie, tego światła się nie da wyłączyć, ale mało tego. Ja pokażę coś jeszcze. Jest jedyny włącznik, który odpala, że ta kuchnia zaczyna się świecić. I uwaga, to jest talinka. Wyobraźcie sobie, że wpadacie po ciemku i szukacie włącznika. To jest jedyny włącznik, tutaj ten dzyndzelek. Podobno to mieszkanie było projektowane przez kogoś, to jest niemożliwe. Ta osoba powinna stracić licencję, teraz. No i jak to się wyłącza, czyli wszystkie światła w kuchni, to się nie wyłącza i nie wiadomo jak je wyłączyć. Jak ktoś ma pomysł, gdzie może być włącznik do tego światła, to niech napisze w komentarzu. Jakby już nie świeci. Bo nie ma żarówki. Było jedyne rozwiązanie tak naprawdę. Dzień dobry, słuchajcie, witam was serdecznie, to jest kolejny dzień. Wczoraj tego vloga zaczęliśmy, ale po prostu weszliśmy głęboko w rozmowę z Maciejem na kolejnym podcastie Neurofliki, gdzie mówiliśmy o tym sobie, jak zostać neuroterapeutą. Tak więc, zastanawiacie się, o co w ogóle chodzi, przecież nie ma czegoś jak neuroterapia. Jeszcze. Słowem kluczem jest w tym momencie jeszcze czegoś nie ma, ale będzie na pewno. Aktualnie jesteśmy na naszym balkoniku, z którego widzimy jak tutaj pięknie buduje się Mokotów Wilanów. Nie wiem czy tam jest jeszcze Mokotów, chyba to jest jeszcze Mokotów, to jest metro Wilanowska. Bo jesteśmy na ulicy Wielickiej w Warszawie. Nasza firma się buduje, Warszawa się buduje, wszystko się buduje. Jest bardzo takie nakręcające, chce się robić rzeczy jak takie rzeczy się widzi. Patrzcie, Krzysztof teraz rzekomo pracuje. Prawda to? Tak. Jakbyście w ogóle kiedykolwiek wbili nas do biura, to takim, taką charakterystyczną rzeczą jest to, że w powietrzu unosi się zapach świeżo mielonej kawy. A tym właśnie tutaj charakteryzuje się Neuroprojekt. Dobrymi jakością produktami, w tym dobrą kawą. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale był taki moment, że my wypuściliśmy nawet swoją kawę, która nazywa się Neurokawa. Oczywiście nie można by jej kupić, ale dostawali ją nasi goście, którzy na przykład byli w podcaście, albo po prostu robimy razem szkolenia, albo po prostu bardzo się mocno przyjaźnimy. Ale niewykluczone, że taka kawa kiedyś wpadnie do obiegu, bo to naprawdę bardzo dobra kaweczka, którą można było sobie samodzielnie zmielić. Było nawet kilka sytuacji, że po prostu komuś mieliliśmy, bo okazało się, że nie ma młynka i mu tą kawę wysłaliśmy. A czy my planujemy się zrobić neurokawkę? Tak. Patrzcie, nam cały czas przychodzą rzeczy. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Może takie przesyłki będą przychodziły jeszcze przez pewnie z miesiąc, aż się tutaj ładnie urządzimy. Bo wczoraj byliśmy podcast, ale w tamtej dużej przestrzeni, a tak naprawdę przestrzeń na podcast jest tutaj, ten pokój, który jest praktycznie całkowicie pusty. Jest tylko tutaj kanapa, a będzie dużo więcej fajnych rzeczy. I tam też się nie nadaje, bo jest strasznie duże echo. No i tutaj tak naprawdę, o, to jest przestrzeń biurowa, przystawi się tablica, półki, gdzie będziemy sobie siedzieć i kminić nad fajnymi rzeczami dla ciebie, dla was, terapeutycznymi, dla różnych osób pracujących ruchem, biernie, manualnie i nad kursami cesarnymi i nad kursami online'owymi. Uchylę to rąbka tajemnicy, dlatego że o co w ogóle jest to neuroterapia, o co chodzi w ogóle z tym neuroterapeutą. My bardzo często nazywamy się w ten sposób, jeżeli w ogóle oglądałeś jakikolwiek podcast Neurofliki, to tam od razu zaczynamy sobie tak, że tutaj właśnie lubi neuroterapeuci Patryk Maciek. Teoretycznie na dzisiejszy jeszcze nie ma takiej specjalizacji, ale będziemy starali się, żeby taki zawód gdzieś na przyszłości powstał. Ale w gronie naszych kursantów właśnie takie określenie pojawia się. To jest osoba, która w pierwszej kolejności bierze możliwości tego, jak nauka nerwowa działa, jego wydolność, różne kompensacje, możliwości regeneracyjne, cykl dobowy, fazy snu i tak dalej.
I my tak naprawdę staramy się wszystko zbalansować, tak żeby ten układ nerwowy zaczął pracować lepiej, wydajniej, na wyższych obrotach, dzięki czemu okazuje się, że mieczywamy dolegliwości bólowe, prostatyka jelit tam się poprawia, a lepiej zasypiamy, tkanki się lepiej regenerują i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu przy okazji zajmujemy się tymi problemami, z którymi przychodzą nas pacjenci. I tak naprawdę osoby po neurodiagnostyce i terapii nazywały się neuroterapeutami. Do tej pory były to tak naprawdę, jak prawdopodobnie zauważyłeś na naszej stronie, dwa moduły tak naprawdę tego kursu. On się teraz rozwija na 4, potem chcemy robić dalej jakby takie moduły kliniczne, żebyśmy mogli rzeczywiście sprawdzić to, jak to rzeczywiście działa u pacjentów z realnymi problemami, żeby ludzie mogli sobie przepracować bardzo niespecyficzne przypadki, różne przypadki, od osób, które mają problem w sporcie, poprzez uroginekologię, problemy wisceralne, problemy narządu ruchu, ostrzejsze bóle, bóle przewlekłe, i po prostu chcemy przedstawić to na różnych przypadkach. No i później oczywiście dalej jakoś ustrukturyzować to pod kątem sprawdzenia, czy te osoby rzeczywiście pracują w ten sposób, jak ich wiedza, czy znają te zasady, sprawdzenie tego pod kątem właśnie jakiegoś egzaminowania, testowania, no i potem po prostu promowania tego wszystkiego, bo nas jest bardzo niewielu, a chcielibyśmy, żeby to wszystko wypłynęło na wszelkie wody, żeby to wypłynęło w ogóle w cały tutaj mainstream, żeby po prostu ludzie wiedzieli, czym jest neuroterapia, i mamy plany na bardzo szeroką promocję tego wszystkiego. Słuchajcie, za chwilkę będziemy nagrywali kolejny podcaścik, a w nim będzie temat związany z higieną snu, czyli będzie z cyklem dobowym, uwaga, cyklem dobowym temat wyśpi się jak Morfeusz, pokonaj bezsenność. Prawdopodobnie o tym będziemy mówić. I tutaj mam praktycznie 8 ekstremalnie ważnych punktów, co zrobić, żeby ten sen był idealny. 9 punktów. Maciek, właśnie przyjąłem sobie jeszcze jeden punkcie, który powiem na końcu, jest bardzo ważny. Zaraz ci powiem, nie zdradzę tego. To jest tajemnica i trzeba po prostu podcast obejrzeć, który będzie chyba pod koniec września. Materiały nagrane, Maćka, codziennik nagrany, drugi podcast nagrany. Maciek, co powiesz na temat tych materiałów? Są bardzo dobre. Jeden i drugi. Jestem zadowolony. Ten podcast, co dzisiaj nagraliśmy, myślę, że wyrwie z butów. I albo przynajmniej poprawi spanko dużej ilości osób. W ogóle plan mamy taki, żeby przemycić bardzo dużo materiałów dotyczących tego, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o nawyki prawidłowe. Dlatego, że jak my będziemy wiedzieli, jak zadbać o siebie, to będziemy też wiedzieli, jak zadbać o swoich pacjentów. To jest kluczowa rzecz. I takich lifehacków, można powiedzieć, oraz takiej uczciwej pracy o tym, co zrobić, żeby być wydajniejszym, żeby nam lepiej terapia szła, żeby po prostu nasze problemy nie rozwiązały na pacjentów, to tych materiałów właśnie chcemy stworzyć całkiem sporo. No i oczywiście to, co u nas, czyli po prostu jak poprawić swoją skuteczność terapeutyczną pod kątem wprowadzenia nowych testów, elementów diagnostycznych, prowadzenie pacjentów, case'ów, które są dużo bardziej złożone niż do tej pory, bo plan na tą ramówkę jesienno-zimową jest konkret i już mamy częściowo rozpisane rzeczy, które chcemy robić, i powoli to realizujemy. Także możecie spodziewać się naprawdę zacnych rzeczy. Natomiast dzisiaj w naszym studio praca w re i przyjechał też Artur z Natalią, którzy będą nagrywali materiały do neuroklubu. I dzisiaj jest pierwszy webinar, w ogóle kurs się można powiedzieć, w neuroklubie rozpoczął. Mały mikrokurs. U nas nie ma jeszcze mebli, więc zobaczcie, jak ludzie pracują. Byśmy dostać karę za to, nie? Ale wiecie, że tam są krzesła, to można usiąść już, tam jest fajnie. Ale tam tylko może siadać Patryk i Maciek tak naprawdę. Nie, słuchajcie, ale bo my wiemy o tym, że siedzi na podłodze, poprawia tak naprawdę i zmniejsza ryzyko chorób takich jak na przykład problemy z broniem biodrowego. Przyjechałem dzisiaj rowerem do pracy. Idę szpada. Miałem kurtki, nie wiem, błotników w rowerze. Także taki powrót mi dzisiaj czeka niespecjalnie fajny. Co dzisiaj byś nagrywał dla neuroklubowiczów? Będziemy sobie gadać o piramidzie ruchu. Omówimy, jak ona wygląda w praktyce. Dodatkowo tempo ćwiczeń, po co, komu to potrzebne, jakie mamy z tego profity, jakie testy diagnostyczne wykonywać i na co zwracać uwagę, i jak powinna wyglądać pierwsza konsultacja. Bo twoim głównym tematem jest
tak naprawdę, jeśli chodzi o cały neuroklub, to nauczenie trenerów układać plany treningowe bez strachu przed periodyzowaniem tych planów, dostosowywaniem się też do potrzeb podopiecznego, pacjenta, klienta, w zależności jak go nazwiemy, bo mnóstwo jest różnych metod na rynku i można od tego trochę dostać bólu głowy, a to jest naprawdę prostsze, tylko trzeba sobie to poukładać. Krzysiek, czego się jeszcze może... No po prostu taki tłok jest. Krzysiek. Czego się można spodziewać na najbliższych miesiącach na kanale Neuroprojektu? Na YouTubie w najbliższych miesiącach można się spodziewać tego, że będą materiały, gdzie jeden będzie uzupełniał drugi. Będzie etiologia, nie wiem co to jakby za bardzo znaczy, ale na przykład kolano, nie? Mamy kolano, będzie omówienie jak się z tym kolanem pracuje, później przykład pracy, przykład pacjenta. Także tą całość będziemy później wrzucać na przykład na bloga, na newsletter i będzie można sobie obejrzeć ciągłość. No i pojawi się też jakby vlog, który teraz oglądacie, więc się już pojawił. Więcej nieco dzienników i więcej też osób, z którymi współpracujemy w formie instruktorów. Widzicie nasze miejsce pracy. Oczywiście pokażemy wam, jak będzie wszystko tutaj pięknie ogarnięte. Rzeczywiście będzie to na tip-top. Teraz póki co jest jeszcze roboczo. Mniej więcej wiecie, czego się spodziewać na tym naszym kanale. Jeżeli macie jakieś sugestie, co tutaj... Czekajcie, podejdę światła. Co tutaj mogłoby się pojawić, żebyście byli po prostu w 100% usatysfakcjonowani, to dajcie nam znać w komentarzu. Może Anusz Widerec, będzie to mega ciekawy pomysł, który zaczniemy sobie realizować. Tak czy inaczej, póki co naprawdę konkretne, merytoryczne materiały i dużo wiedzy, jak zadbać o siebie, co się bezpośrednio przekłada na to, że jestem po prostu zajebistym terapeutą. I już koniec, muszę oddać aparat, ponieważ będziemy na nim nagrywać tutaj materiał do klubu. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się. Żegnam was Artur, Krzysztof, Maciek i Natalia, która jest gdzieś tam, widzieliście, siedzi w biurze niby tak na podłodze.